A do alchemika, no to obok jestem. Partiatik! Live. Czy wiesz, jak pozbyć się koszmarów? Rybak mieszkający w pobliżu plaży ma problemy ze snem. Nie może się wyspać. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Jedno jest proste, a drugie trudniejsze, ale warte zachodu. Które wybierzesz? Co ty gadasz, niemiecki żołnierz? A to już za późno. Ty, które zrobić? Dupę musisz tu chustą wytrzeć. Lubię mieć pod górkę. Co muszę zrobić? Musisz walczyć z koszmarami tej osoby i jeśli ci się powiedzie, nie będzie już miał problemu ze snem. Jak to zrobić? Najpierw musisz przygotować wywar na sen. Składniki są dość powszechne. Myślę, że możesz je łatwo znaleźć. Potrzebuję tylko eliksiru wzmacniającego i dziwnego grzyba. Kiedy zdobędziesz... Mam dziwny. Nie masz tych składników. Na przykład eliksiru wzmacniającego? Może mam, ale nie dam ci nic z moich zapasów za darmo. Spróbuj poszukać eliksiru w wiosce. Może znajdziesz coś w skrzyniach. W okolicach Hardej mogą rosnąć dziwne grzyby. Być może niektórzy mieszkańcy będą wiedzieć więcej. Trudniejsze. Co to za emotka? Nie wiem. Mam niezbędne składniki na wywar nasenny. Świetnie. Daję tutaj. Teraz wszystko zależy ode mnie. Szybko sobie z tym poradzę. Zobaczmy więc. Pokrójmy grzyby, dodamy to tutaj. Wszystko wymieszamy. Gotowe. Należy się 500 monet. Co? Wcześniej nie mogłeś powiedzieć, że będziesz chciał złota? Coś ty sobie myślały, każda praca kosztuje. Płacisz czy nie? Pewnie. Dobra. Oto złoto. Nie targuję się wywar. Z nim. To co mam zrobić z tą miksturą? Uśpij rybaka. Użyj do tego zwoju lub zaklęcia. Musisz mieć ze sobą wywar nasenny. Gdy rybak zaśnie, wypij. Ty popieszony. Ciekawe, czy to zadziała. Tylko pamiętaj, weź ze sobą jakiś kamień teleportacyjny. Inaczej nie będziesz w stanie wrócić. Będą w stanie przetransportować cię z dowolnego miejsca. Nawet z wnętrza cudzego snu. Bez kamienia utkniesz w śnie na zawsze. Pamiętaj, koszmary to niebezpieczne miejsce. Dobranoc, Mary, dobranoc. Tylko magia lub ponad przeciętne umiejętności. Zapamiętam to. Dzięki za pomoc. Pokaż. Ty, no szczerze, popieprzony te questy. Pocałuj mnie w dupę. Ty, ale dobre w sumie te questy są w porównaniu do Gothica 3. No, mówiłem to, ale serio. W Gothiku 3 były dość słabe questy, tak 90%. To już dawałem wcześniej. Jest. Jeden z mieszkańców powiedział, że podczas wieczornego spaceru w pobliżu wioski został zaatakowany przez bandytów. Szczegóły ustal. Nazywa się Hal. Musisz zabić tych bandytów. Mogę na ciebie liczyć. Jasne. Natychmiast się tym zajmę. Kiedy skończysz, ludzi... Czekajcie, mam 40 punktów nauki. W siłę coś? Czy jak? Nie wiem. Garbage Sun. Nie wiem szczerze. Chyba Redok jeszcze zrobimy. Myślę, czy do Cape Dan iść. Zobaczymy. No bo dopiero jest trzecia. Jeszcze byśmy trochę posiedzieli, nie? Że do Cape Dan jeszcze pójdziemy na trochę. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Kurde, który to był? Co się bał? Bill. A muszę go uśpić kamieniem? A oni nie idą spać w nocy? Nie, oni nie idą. Przestań używać magii. Słuszna decyzja. O ja pierdziele, co jest ty? Widzisz to?
Ty, ja nie mam kamienia. Co to jest? Jeżodzwierz? To nadal gotik? Co ja mam zrobić? Moje itemy są w skrzyni? No jak je użyć? Czekaj, ale ja te wszystkie rzeczy mam wyjąć ze skrzyni? Ja bym je tu zostawił, jakbym nie podniósł? Nie no, niemożliwe chyba, nie? Ty, ja bym tego tu nie zostawił. Czyli łuk. Kusza, kusza. Oczywiście tarcza. Czekaj, który był lepszy? Ten. Spróbuj, czy możesz cokolwiek uśpić i wejść mu do snu. Nie, bo on automatycznie wypił tego potka. Ja go chyba nawet we kunie miałem. A może miałem, ale nie patrzyłem. Czekaj, czemu tarcz nie mam tu? Popieprzony kłeścik, ale zarąbisty. Ten gotik jest zupełnie inny niż gotik 3. Jest taka przepaść. A to na samym początku gry już to mówię. Na pewno jest dużo więcej rzeczy. Rozwiązałem twój problem. Możesz teraz spać spokojnie. Dzięki. To dla ciebie może się przydać. Ubranie rybaka. No to shit pieprzony. Zwoju nie zużyło? Ano? Czekaj, ja miałem iść do niego, tak? Skończyłem robotę. Rybak nie ma już problemów. Naprawdę. Wreszcie się postarałeś. Teraz mogę nauczyć cię podstaw myślistwa. To wszystko było po to? Na... O! Obcieranie zwierząt. Nie jesteś na to. Ja pierdziele, co ty pieprzysz? Potrzebujesz jeszcze pomocy? Tak, byłoby wspaniale. Ponieważ dobrze poradziłeś sobie z dzikami, kolejne zadanie będzie trudniejsze. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 skór dzika. Gdzie mam zdobyć te skóry? Co to za pytanie? Zaporuj na dziki, zbierz... Chyba się nauczymy tego, na nie? Na twoje szczęście tutaj jest od cholery dzików. Na przykład w pobliżu Redok. Wspaniale. Tak przy okazji, masz jakieś wyposażenie na sprzedaż? Mój ekwipunek nie jest najlepszej jakości. No, to oczywiście, miałeś rację. Tak. Jesteś w odpowiednim miejscu. Ile trzeba? 125? Ty, czekaj. Przecież ja nie będę leciał tym. Może ja zjem rośliny? Bo ja będę jadł przecież na siłę. Ty.
ja i tak na inne rzeczy będę potrzebował, a nie. Co 30 nagady, to akurat zjem te 5. Gdzie full? Gdzie to było? Tu. Potki no na siłę się wypije, nie? Czemu nie jedz? Powiedziałem plan swój przed chwilą. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Czemu mam tego nie jeść? To wtedy bym nie mógł się uczyć teraz. Jak obdzierać zwierzęta ze skóry? Rozetnij ofiarę i pewnym ruchem ściągnij szawów królewskich, no ale to lepiej zrobić sprawa. Na zawsze od tyłu do przodu. To proste, kiedy już się nabierze wprawy. Dobra. Nie jesteś na to gotowy. Ja pierdziele, co ty pieprzysz, jaką 130? Ty co on do mnie pieprzy? Nie jesteś na to. Ty co on do mnie pieprzy? Nie jesteś na to gotowy. Hełm co daje 5? A. Ja pierdziela. Pokaż mi, jak pozyskiwać zęby, szpony i rogi różnych bestii. Wbij nóż w ciało i odsłoń zęby. Potem wyjmij je, podważając od spodu. Mam 5 tylko. Dobra, zje się 5 roślin do tego czasu i się nauczę gadów. To ma sens. Nie ma sensu marnować. Dobra, weźmy szybkie 5 skurdzików. To w sekundę gdzieś zdobyć. Tylko czekaj, kogo ja miałem... Komu ja miałem questa wykonać? Jak on się nazywał? Ty pod questa. Nie, jak? Harv, a gdzie on jest? Gdzieś chyba widziałem takiego śmiecia. Widz. Jeżeli on będzie tak chciał. Harv jest. Cześć. Wszystko w porządku? Nie bardzo zostałem. Skóra wilka jedna, no. Powiedz mi, co się stało. Ostatniej nocy wracałem z latarni morskiej. Miałem wypchane kieszenie złotem. Nagle jacyś złoczyńcy wyskoczyli mi na ścieżce. Złapali mnie i zabrali pieniądze. Dobrze, że mnie nie zabili. Zwróć mi moje skradzione rzeczy. Nie ma problemu, koleżko. Podobnie kręcą się gdzieś w pobliżu wioski. Spróbuję ci pomóc. Cześć, to gdzie oni są? Ale oni z tej strony mają być, tak? Bo ja ich w dupę nie widzę. Czekaj, co? Czy noc ma być? Żeby oni tu byli? A rzeczywiście z ciał starych się da podnosić. Ale nie ma tu nikogo. O, są. Łeb ci urwę. To oni? Łeb ci urwę. Nie dźgaj plecki, nie dźgaj, nie dźgaj, nie dźgaj, nie dźgaj.
Daj zabić kolegę. Ja pierdziele. Chodź tutaj, śmieciu. Ta, to oni byli. Tylko pytaję, czy musiała być noc. Ty, to zaraz pójdziemy ciała zebrać. Cholera! Co jest? Nie wierzę, nie da się położyć w tym, na tych modach na wyżej, jak ktoś zajmie. Muszę iść spać do Redok, bo tu wyjęła wira wolnego. W zasadzie postawię moda na lepsze paski HP, ale są ok, po co zmieniać? Nie, ja nie chcę, nie chcę. Nie, już nic nie zmieniam, gramy tak do końca. Nic nie zmieniam, ani nic. RD i Redok robimy przez cały live, bo jest tu tyle pobocznych w dupę questów. O co tu chodzi? Dobra. Gościu, znalazłem sakiewkę, ale nie było w niej złota. Pierwszy raz ją widzę. Gdzie jest złoto? Również mnie to zastanawia. Nie chcę tego gówna. Poprosiłem cię, byś przyniósł moją sakiewkę ze złotem. A jak sądzisz, gdzie powinienem go szukać? Nie chcę tego. Nie mam pojęcia. Ile było złota w sakiewce? Pitrek, zwykły gotik, to tak. Dom po kole? Ja nawet nie wiem, który tego. Ale gdzie jest jego sakiewka? Spróbuję znaleźć twoją sakiewkę. Przypomnij mi, gdzie byłeś wczoraj. U Jacka, latarnika. Jacka. Musiałem coś kupić. Jednak Jacek. Zapytam go. Może będzie coś wiedział. Przecież nie dam mu 500 zł, w dupę, no się nie porypało mnie. On musi skamować. Pewnie w ogóle nie miał złota, tylko liczy, że ja mu dam. Gnida pieprzona. I dlatego modzik nam movement oddaje, teraz byśmy biegali 3 razy tą samą drogą. Niedawno był u ciebie Harl. Zgubił złoto. Wiesz dobra, coś o tym? Nie wiem o czym mówisz. Tylko rozmawialiśmy. Tak, Mino. A potem sobie poszedł. Mów, gdzie jest złoto, albo się tobą zajmę. Spokojnie, nie gorączkuj. O ty śmiecio. Ukradłem to złoto. Wiedziałem. Tylko zostaw mnie w spokoju. Nie próbuj robić tego ponownie. W przeciwnym razie jeszcze tu wrócę. Ja co, niezły parch, co? A takiego uczciwego udaje. O ty w dupę. Paruwa pieprzona. Wiedziałam to od samego początku. Trzymaj swój sakwę. Dziękuję. Trzymaj swój sakwę. Bardzo mi pomogłeś. Weź to. Trzymaj swój sakwę. Daj pogadać w spokoju. Zająłem się złodziejami. Świetnie, można na tobie polegać. No tak, i dlatego mówiłem, że ten mod odda. Tych rabusiów, którzy zaatakowali tego biednego faceta. No w kronikach też powinien być ten mod. Świecie. Dobra robota. Masz powód do dumy. Trzymaj tarczę, będzie ci sprzyjać. Trzy piwa za... Trzy piwa za zadanko, uczciwy deal? No ta. Ty lepsza niż moja. Biorę, fajna, taka mała. Fajna mała, nie? Czy on nie ma więcej questów? Co jest? Miał tylko 500. Dobra, jakie jeszcze tu są questy? Starzec tego pieprzyć. Te skórki. Skórkę trzeba zdjąć jeszcze. Czekajcie, dam Y. I pozbieramy z ciał martwych dzików skóry i wilków. O, widzicie? Respią się moby. Zobaczmy, czy te dziki tu dalej leżą. Leżą, tylko nie widzę tego Y w ogóle. Czemu?
Wtedy ten taki mały zasięg działa? Wilczki też by trzeba zebrać. Ciekawe, czy leżą wilki tam. To byśmy miecz zrobili, nie? A tu wilki żyją, to je zabijmy. Ponad 6 hardea. No, redok zrobione na fulla. Chyba, że poboczne questy się tam też zaczną. Dobra, zróbmy. Save? Już. Jeszcze raz, dzięki. Zróbmy miecz szeroki. To on ile będzie miał ładę? 95? Tak się kończy plotkowanie. Aha, czyli to już jest po 10, czyli jest 80, czyli tak to miał 75. Ale to typowe. No i tak spoko, zasięg ma większy. Jeżeli szeroki. Będzie tak cały czas, to nigdy do niczego. Do zobaczenia. Dobra, ty, skóry dzików to jest Louis. Idźmy do Redok, tam były dziki martwe. Wiem, tylko nie wiem Limen, gdzie on miał dom, bo ja go ciągle spotykałem obok handlarza. Tu ciała zniknęły? Niektóre ciała, chyba że jak się oddalisz na jakąś odległość, to ciała znikają. Bo tu były te dziki wtedy. Co tu leży? Aha. Czekaj, co to jest? Ork tu leży. Oh fuck. 115 hitem. Ty no, DMG ładne nawet już, co? Nice. U Kowala w Redok kupujesz plan na długi miecz? Na razie olać. O kurde. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Na razie idźmy do Redok. Na dół. Przestań się obijać. Oddajmy questa. Czekaj, tu ktoś miał questa jeszcze? A on. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę. A, rzeczywiście, niepokoi. Czyli je mieczem asesynów tyle bije. Jak tego dokonałeś, bo, bo dodałem 10 siły. Niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Co się teraz stanie? To ile ja będę bił tamtym? Tylko pojawiła się plotka, że zniszczyłeś obóz orków z gospodarstwa. Powiedzieliśmy o tym pewnej osobie. Prawdopodobnie poszedł mieć na farmę. Nazywa się Brand. Porozmawiaj z nim. Nie, ja biłem szerokim, 100%. Spację dałem. Zapewne będzie potrzebował twojej pomocy. Ja 100% biłem tamtym. 100%, zaufaj mi. Bo ja dałem spację, widzisz? Nie, na pewno biłem tamtym. 100%. Cześć, co on do mnie powiedział? Czekaj, jakiego on mi dał questa? Coś tam pieprzył, ale ja go nie słuchałem, bo czytałem czat. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Potwierdza. Oto twoja zapłata w złocie. Ale gadał AI. Gadał AI głosem. Dobrze, zobaczmy. Jakie rzeczy mogę ci zaoferować? Pokaż mi. Drugi miecz 80 ma złota. To miał 5 więcej. To dużo lepiej kłuć te miecze z tego co widzę. To jest duża różnica. Max wytrzymałość 25. Nice. Cześć, strzały sobie kupmy. Sprzedajmy mu śmieci, co? 700 szabla piracka. Fajna ona.
Ona ma normalnie 150 AD? Ja pierdzielę. Kup ten 105? No nie wiem właśnie, no niby jest duża różnica. Kupić? On tylko 1600, to jest tani. Szkoda 1600? Przecież to grosza. Teraz już zobacz, mam 10k. Czekaj, bo nie wiem, które tarcze mogę sprzedawać. 13k. Zbroję zbieraj jaką? Jesteś w porządku. Już mnie stać. Jesteś o, w porządku. Kurde. Ale czekaj, buntownika nie, ja chcę od orków kupić. To w Cape Dan kupimy od orków. Jak mi będą chcieli sprzedać. Dobra, biorę ten miecz. Ten nowy miecz nawet nie użyliśmy, bo biłem asesyna, tak? Nie, to skam, ja musiałem bić tamtym. Ty, co on jest taki krótki? A 10 krótszy, myślałem, że dłuższy. No dobra, jeszcze na dół zejdźmy. Przepis mogę kupić, to już kupię na lepszy miecz niż ten. Wiesz o co chodzi? O, dobrze. Oni wszyscy mogą mi coś sprzedać. Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. To pewnie ci tacy dowódcy miast mają najlepsze... Najlepsze te, nie? To jest zbroje typu paladyna, albo no nawet nie, może tylko robar. Ale nie, pewnie on to ma. A nie, ja się z nim handlować nie mogę. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Dan? Jesteś w porządku. Działa wśród niewolników z Cape Dan, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli, ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Nie, nie ma tak bardziej. Zajmij się swoimi sprawami. To jest syf. Ty. Czy ja chciałem coś od niego kupić? Tu jest opa. O Jezu. Napiję się czegoś dla ochłody. Ale oni tu nie mają pobocznych. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Czekaj. Co jest? Mario ma poboczne? Jaki Mario? Gdzie on jest? Tu był w tym mieście on? Czej, tu jest Mario rzeczywiście. Ty jest. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji. A... Pieprz. Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne. Więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Najlepsze jest halabarda, wytrzymałeś dużo, kręcisz się jak Garen? Ta gra i tak jest ogólnie dość łatwa, później zwłaszcza. Skąd? Mamy w miastach... Dobra, zamknij się. Ty, ale on nie ma questów. Co chce ode mnie kupić?
Jak ja mam mu to sprzedać? Przecież ja mam kosztowności. On tego nie chce kupić. Po prostu mu sprzedać? Nie, nie zadziała. Czy zadziała? A, bo jest zaznaczone, co on drożej kupuje chyba, tak? Ty, ale te itemy mogą być do kowalstwa. Czy nie? Te szmaragdy. Ja nie wiem, czy je sprzedawać. No i co, to mi dało reputację? Całkiem nieźle! Nie pamiętam tego questa z Gothica, ty? A to nie było z AI. Okej, okay, fajne. A krowy były, ale to ziarno to nie wiem skąd totalnie. I zaginieni przyjaciele to luj. To było z moda, ty, to ja nie rozumiem, gdzie jest AI, a gdzie nie. Dobra, czekajcie, czyli mamy stówę w Redox, stówę w Ardea. To do Cape Dan jeszcze idziemy na chwilę? Ja tych tarcz nie mam, no. Czekaj, ja mogę te tarcze niby odkupić od tamtego kowala i mu dać. Bo to trzeba takie tarcze. Ty jebany betoniarzu! Cztery! Albo po prostu zużyte tarcze on chce, a nie tamte. Po co mu hajs za info dać? Nie. Ty, to gdzie my teraz idziemy? Idziemy do Cape Dan jeszcze? Na chwilę? Może jakieś dziki po drodze, co to jest? Na chwilę ta. No ta. Ej! Worki! To wykonamy questa. Ile tych worków miało być? 5? Ty, są wszystkie, nice! Który to chciał? Brand. Nie, to muszę temu dać. Wardei, pamiętam, pamiętam. Czyli tak quest wymagał ode mnie, żebym 5 razy szedł w to samo miejsce. Bez tego, to byśmy tego nie zrobili. Przyniosłem worki ze zbożem. Dziękuję. Łódź już zaczął nam doskwierać. Mam nadzieję, że wystarczy na jakiś czas. Co z krowami? Ach, dogadałem się z jednym z hodowców, który chętnie sprzeda ci bydło. Kim on jest? Kowalem nazywa się Ben. Jego farma leży między Monterą a Trace. Już on w Redox 100. Daj mu ten list, a będzie wiedział, o co chodzi. W porządku, dzięki. Gdzie on jest? Czekaj, co ty do mnie powiedziałeś? Montery do Trellis? Montera? Trellis. Ja pierdziele, co za quest. Popieprzyło cię, stary dziadu. Do zobaczenia. Pieprz cię. Nowy miecz. 150. Hit. Oro. Dobra, idźmy do Cape Dan, co? Na chwilę. Pokaż mi. Trącela gówno. Trzy hity ścierwojad już. Niezły upgrade, co?
Ej, głodne wilki, to nie był jakiś quest? Tak. W sumie daleko są. A nie, tu już jest miasto. Dobra, robimy je. I kupimy se armor orka jakiegoś. To będzie niezły upgrade na dziś. Dobra, daj spokój. Ja pierdzielę, ty głodny wilki OP. Czemu mamy nadal zero orków? Nie no, ja robiłem save'a. Ja robiłem save'a. Serio, robiłem save'a. Mogła się gra zaciąć? Pobij myśliwego i sprzedaj mu jego rzeczy. O. Ty, co jest? Ja pierdziele, to jest przed daniem worków. Ja pierdziele, kiedy był ten save? Ja pierdziele, 80 reputacji w Redok. Ja pierdziele, kiedy ja robiłem save'a? Co tu się dzieje? Ja w ogóle save'ów nie robię. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Ale ja robiłem save'a. Tu się coś zacięło, zobacz. Zrobiłem teraz, widzisz? Nie przyjmij. Co się te... Tylko pojawiła się plotka, że zniszczył. Prawdopodobnie zapewne będzie. Dobra, to nie kupuję tego miecza jednak. Zmieniam zdanie. Illuj. Wszystko po to, żebym miecza nie kupił. Wydaje mi się było. Wszystko było po coś. Zapamiętaj me słowa. Dziury w pamięci. To nie są dziury w pamięci. Robiłem save'a. Rozumiesz? Co jest? Aha, muszę być obok niego, żeby się załadował. Dobra, mały minus, ale działa, działa, więc git. Ty borowiku pieprzony masz. Dobra, nadrobiliśmy. Co teraz? Idziemy do Cape Dan? Jeszcze trochę w obu i będziesz wyzwalał Ardeę spod panowania orków. Ja nie chcę wyzwalać Ardei. Drugi raz. Poza tym. Co ty sugerujesz? Ty no, znowu szerokiego miecza. Nie mam bugę V2? Czemu tamten opluł kolegę? Dobra. Znajdźmy widzowie głodne wilczki. Co to jest tu?
To one. O ja pierdolę, zapieprzu. Gdzie te wilki? Ile tych wilków łącznie jest? To są ostatnie? Masz. O kurwa. Nie, kiedy miałem save'a? Chyba zobaczymy, czy się popsuło znowu. Bo ja wtedy zrobiłem save'a, przysięgam. No właśnie, nie popsuło się tym razem. 10 głodnych wilków. O nie! Gdzie on idzie? No szmata, widziałeś to? Widziałeś to? Nie, losowanko jutro zrobimy, o tej godzinie to luj. A ile masz punktów? Uzbierałeś 50k? Ile macie punktów, widzowie kanału? Te wilki atakują Cape Dan? Czy to nie one? Ja pierdzielę, jakie one silne! Milion masz? Ty nigdy nie przestaniesz ich już wydawać. O kurde, laker. Ej! Bugowała mi się postać. Nie, już do spania trzeba iść. Gdzie Egida na plecy? Dobrze, że nie ma w takim razie. Jeszcze byś kupił. Teraz koło fortuny lepsze wydatki. Cholerne bestie są wszędzie. Mam dużo więcej niż 50k? Ile? Na oko. Dobra, udało się. Czy oni biją się z wilkami głodnymi? To nie jest głodny wilk. To jest. Właśnie, do piachu z nim! Już? To załatwi sprawę. To nie wszystkie. Uuu, jakiś miecz. A to pewnie gówno. No. Świnia. One shotik. Dobra, gdzie są ostatnie wilczki? Kosa. Jaki zasięg duży, ty kosą grać?
Gameplay kosom? Jest to ostatni? Musi być, to ich boss. To jest ich przywódca, bo mnie zabił. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.